Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie jednym z dziwniejszych odcinków, jakie od dłuższego czasu robiłem w sumie, bo kojarzycie na pewno Vito Bella Minecraft, nie? Ten chłop, który nagrywał tsunami, generalnie content dla dzieci, każdy tak myślał, no ja też tak myślałem, bo widziałem miniaturki tylko, no i stwierdziłem, dobra, no content dla dzieci, nic ciekawego, nie jest to na pewno dla nas, ale nie jest to raczej szkodliwe. No to coś się zmieniło, bo ten 2,5-milionowy kanał Vita Minecraft ewidentnie troszeczkę zaczął upadać lub coś po prostu się zmieniło w Vicie samym w sobie, przez co jego content się chyba troszeczkę zmienił. Teraz pod przykrywką kontentu dla dzieci, wiecie, Minecraft super, haha, pięciolatek, jakiś zmodulowany głos, robi content, który raczej ja bym swojemu dziecku nie chciał pokazywać, ale wam dzisiaj pokażę oczywiście. No i raczej dzisiaj zbytnio się nie pośmiejemy, bo to jest coś, z czego nie można się śmiać. To jest coś, co naprawdę mnie martwi, bo ja nie wiem, czy Vicie autentycznie coś tam zmieniło, co spowodowało, że jest takim bardzo dziwnym człowiekiem, no ale dobra, zacznijmy od miniaturek, okej? A poczekajcie widzowie, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, czyli to, że jest grudzień, a w grudniu wymyśliłem taką akcję wspólną, którą zrobimy, czyli w każdym filmie z grudnia, każdy jeden like to jest 1 grosz na dom dziecka, a każdy nowy subskrybent to jest 10 groszy na dom dziecka. Więc zobaczymy, ile w całym grudniu potem podsumuje to, ile nam się udało zbierać i aby jak najwięcej. Więc w grudniu pamiętaj o lajku. No to tu mamy taki początkowy, chyba najbardziej lajtową miniaturkę, ale i tak już widać taki początek dziwnych akcji się zaczyna, czyli Bella używa aplikacji randkowej Tinder, Minecraft Roleplay, Vito i Bella. No ewidentnie widzimy tutaj ten trend, który robił też od Sidemenów to wszystko jest. Jest, czyli Tinder w prawdziwym życiu, tylko zamiast w prawdziwym życiu to jest na kanale Minecraft dla dzieci. Rozumiecie? Bella używa aplikacji randkowej Tinder, a to jest content dla dzieci. Co tu się dzieje dziwnego? No już mamy jakiś tam początek, więc obejrzymy sobie pierw to. Widzowie, za mną znajduje się aplikacja randkowa Randker, w której można znaleźć sobie dziewczynę albo chłopaka, słuchajcie, i umówić się z nim, z nią na randkę. Już pomijając moje wątpliwości moralne, jeżeli chodzi o to, żeby dzieciom pokazywać, że są takie aplikacje, gdzie się znajduje dziewczynę, chłopaka, zamiast tworzyć prawdziwe relacje i tak dalej. Ja nie mówię, że Tinder jest zły, ale raczej to nie jest coś, co od razu powinno się dzieciom pokazywać. Ale okej. Dobra, to jeszcze i tak jest nic w porównaniu do tego, co mam przygotowane na koniec, bo tak stopniowo będziemy iść na coraz gorsze, coraz gorsze. Tutaj mamy miniaturkę, gdzie dziwnym trafem w dziwnym miejscu są dwa tutaj, prawda, czerwone kropeczki między jego nogami. No i mamy też niby jakiś skaner, że nie wiem, no Minecraft, ale widzę wszystkich na Golasa. Oczywiście gwiazdka, troll, gwiazdka, haha, emoji, więc czeka nas bardzo zabawny materiał na pewno. Ja słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało i bardzo chciałbym zobaczyć Belkę bez ciuchów. To będzie mega śmieszne, słuchajcie, ja nie... Mega śmieszne zobaczyć kogoś bez ciuchów, nie wiem kto wpada na te pomysły, na ten content, ale nieźle musi mieć tam na bani. Nie no, zdejmujcie to albo was załatwię i wam spadną one. No nie. No dawaj, let's go, dawaj Belka, ściągaj. Dobra, już. Dobra, ej nie no, Chesta dawaj. Aha. Dawaj Chesta. Dawaj, a. Dawaj, nie wstydź się. Patrz. Dobra. Tutaj przez całość odcinka, przez 20 minut Vito szuka jakieś tam diamenty, coś tam, żeby zrobić okulary, przez które będzie widział swoje dwie koleżanki bez ubrań w Minecraft oczywiście. No i w momencie, gdy już zdobywa te wszystkie rzeczy po 20 minutach, to widzicie takie coś w jego głosie, słyszycie to takie dziwne, taką desperację. O, ściągajcie ten armor, ściągajcie, ja chcę was zobaczyć. Co to w ogóle jest? Ja pierniczę. Ja widziałem komentarz pod jego ostatnim filmem, gdzie on mówi, że ten content jak najbardziej jest dla dzieci, że co my tutaj widzimy dziwnego. I jeżeli myślicie, że to już jest dziwne, to naprawdę poczekajcie widzowie, poczekajcie. Jak mówiłem, stopniowo. Nie no, Chesta dawaj teraz, dawaj ta pierwsza. Ej, ale widać bikini, o oh. Jakie to jest śmieszne, dobra, dawaj spodnie teraz. Vito. Dawaj, dawaj. Bro, to jest dorosły chłop, który jest chyba bliżej 30 czy tam 40 niż 15 na pewno. I on tworzy taki content dla dzieci, on ma swoje magazyny, oni mają swoje ciuchy dla dzieci i tak dalej. No nie wiem, dla mnie to jest mega dziwne. Może po prostu ja jestem dziwny, okej? Może faktycznie Vito ma rację i jest to content dla dzieci. Dobra. Też masz nieogolony nogi, no nie!
Wielka beka, słuchajcie. Oh my god! Oh my god! Co jest? Ej, w tych okularach ja siebie też widzę, co jest grane tutaj. Oh my god, słuchajcie, zostaliśmy golasami tutaj w Minecrafcie. To jest po prostu jakaś masakra. No z jednym się zgodzę, że to jest jakaś masakra, że tam dwie chyba dorosłe kobiety z nim siedzą, to nagrywają. On też dorosły, więc jakieś tam, wiecie, zmysły powinni mieć, że ej, kurde, to co robimy to jest mega dziwne, ale tam nikt mu tego nie powiedział. Nie wiem, co tu się dzieje. Ale uwaga, teraz mamy film, gdzie widać Bella mówi tak przez 24 godziny w Minecraft. Zgadza się na wszystko. I na miniaturce mamy rozbierz się jak Vito mówi. I Bella mówi tak, taka przerażona. No i całość to jakieś kidosowe challenge, że a, zrób to, okej, robię to. Nic bardzo złego, tak szczerze mówiąc. Bardziej żenujące rzeczy typu buty z kupy, nie wdepnij w kupę, haha. No takie średniawe, ale jeszcze może przejść do dzieci. Ale na koniec znów mamy faktycznie, że jej się każe rozebrać. I pyta się jej, czy może to nagrać i to nagrywa. Czy się rozbierzesz teraz? To słuchajcie, będzie najlepsze. No Bella, musisz powiedzieć coś. Tak. Ejeju, dobra. Mogę to nagrać. Tak, ale co zrobisz? Dobra, to daj kamerę mi jeszcze. Czy ustawimy tu kamerę? Cyk. Tak. Dobra, Bella, jesteś gotowa? Bum, bum. Wow, Belka. No nieźle, ale widzę, nogi ogoliłaś. No tak, daj! Dobra, ostatni. Mam to nagrodę teraz, widzowie, więc mega spoczko ogólnie. Vito pisze pod jednym ze swoich właśnie filmików z serii Rozbierz moją dziewczynę na Minecrafcie Challenge, czy cokolwiek to jest. To jest rozrywka, nie zawsze musi czegoś uczyć. Poza tym widać, że nie oglądałeś filmiku. W filmie nie ma nic niestosownego, to samo co w miniaturce, to wy sobie dopowiadacie sobie jakieś chore historie do tego. Tak, to my sobie dopowiadamy chore historie do tego. No i też oczywiście sobie przypiął komentarz, pamiętajcie, że film powstał w celach humorystycznych. Miłego oglądania, XD. A nie, spoko, dobra, jak cele humorystyczne, to już rozumiem totalnie. W pewnym momencie po prostu, jak Vito ma teraz kryzys taki, wiecie, spadku wyświetleń, to się często zdarza, youtuberzy odwalają jakieś dziwne rzeczy. No i w tym momencie może jakaś tam część mózgu Vita, która jest odpowiedzialna za jakby logiczne myślenie oraz przewidywanie to, co jest dla dzieci, a co nie, może to po prostu gdzieś znikło. Jest taka możliwość. Bo jak już mówiłem, lecimy coraz wyżej. Tutaj mamy miniaturkę, gdzie widać Bellę, która krzyczy, ma drzwi między nogami. Pięciolatek jest skierowany do niej. No i też Bella jest zarumieniona. I tytuł to... Pięciolatek wszedł do środka Belli, żeby ją uratować. Minecraft roleplay. Miniaturka już sama w sobie jest taka dziwna, bo ewidentnie widać, że jakieś dziwne myśli przechodzą przez jego głowę, bo to ewidentnie nie jest miniaturka skierowana do dzieci. To jest skierowana do... Może Vito po prostu ogarnął, że jego widownia dorasta pomału. Pomału zaczyna się interesować takimi sprawami, więc może przez to też jego miniaturki ewoluowały. Nie wiem, staram się zrozumieć, co poszło źle. Oczywiście on skomentował sytuację z miniaturką, bo wiele ludzi to mu wytykało. Ale w tej miniaturce nie ma nic niestosownego. To wy sobie wyobrażacie. Drzwi są po prostu między nogami i tyle. Nie ma tu nic innego lub jakiegoś podtekstu. Ponownie, wiecie, to my sobie wyobrażamy, bo wiecie, my jesteśmy z boczuszki, a on po prostu tworzy content dla dzieci. Dokładnie. Dlatego postanowiłem też obejrzeć ten film, bo się okazuje w ogóle, że ten film zniknął. Zniknął ten film wraz z miniaturką. Na początku po prostu usunięto mu miniaturkę, nie wiem, czy to YouTube mu usunął, czy on sam usunął. To zauważyłem na Twitterze, a potem ten film znikł. Co on tłumaczy, że tak, usunąłem, bo ludzie są nienormalni i pisali tam straszne rzeczy i nie rozumieją, co to jest żart i śmieszny film. Nikogo w nim nie obrażamy i tak dalej. Przecież wiadome jest to, że ja udaję tego pięciolatka i tak dalej, a ludzie dorabiają sobie do tego jakieś chore teorie, że nasze firmy są jakieś nienormalne. Vito, usunęłeś film przez to, że ludzie pisali negatywne komentarze, a nie wystarczyło po prostu wyłączyć te komentarze, jak to zrobiłeś w przypadku innych filmów, a to nie tak po prostu, że dupa ci się paliła i dlatego go usunęłeś, bo faktycznie tam jest coś dziwnego troszeczkę? Ale jak już mówiłem, nawet po tym filmie, który obejrzymy, okej, faktycznie miał chyba najgorszą miniaturkę, ale zawartość tego filmu i tak nie jest najgorsza. Najgorsza oczywiście na koniec, bo w tym filmie najdziwniejsze jest to, że w sumie on dosłownie wchodzi jej przez
do środka jakby jej ciała. Tam po prostu sobie, nie wiem, jakieś tam zadania robią, biją moby w jej ciele, żeby, nie wiem, ją wyleczyć. Więc to jeszcze pół biedy, nie? Jedne, co zauważyłem, to to, że nadużywa Oh My God, ale to też nic takiego strasznego. Ale na końcu się w gównie przekopują i końcowo znajdują jakiegoś, uzdrawia Bellę i wychodzi też stamtąd, skąd wszedł, więc no to takie trochę dziwne, nie? Jakby mógł jej wejść przez ucho, przez nos, przez buzię, jak to robią, bo były takie seriale dla dzieci, pamiętam, nawet ja takie oglądałem, że musieli wejść do środka, jako takie małe ludki, jakoś tam zwalczyć bakterie czy coś. Tylko zazwyczaj oni wchodzili w formie tabletki, tak jak tabletka wchodzi, czyli przez gardło, nie wiem, przez nos, cokolwiek. Ale żeby przez tyłek, no dziwne jest to, Vito, i musisz przyznać, i raczej to zauważyłeś. Ale spokojnie, nie jest to najdziwniejsze. Okay. Dobra, odwróć się. Widzowie, to będzie okropne, ale wskakuję do środka. Uwaga, trzymajcie za mnie kciuki. Przepraszam, że to robię, ale słuchajcie, nie mam wyjścia, muszę ulecieć Bellę. Trzymajcie kciuki, a ja lecę. Uwaga, zostawiacie łapę do góry. Dawajcie, teraz, a ja 3, 2, 1, trzymaj się. Wychodzimy, dawaj, let's go! 3, 2, 1! O, wyszedłem, jestem! Nie mogę z tego, że przed tym, jak oczywiście wchodził w ciało Belli, to jeszcze potrafił powiedzieć: zostawcie lajka, widzowie, bo za chwilę to robię! Taki jeden z bardziej niepokojących filmów, które obejrzałem, ja w ogóle sobie zrobię maraton w sumie, Vito, Bella i Minecraft, nie sądziłem, że kiedykolwiek takie coś zrobię, to jest zdecydowanie 5-latek uwięził Bellę, żeby została jego dziewczyną. Minecraft Roleplay. Gdzie jakiś tam zakład niby Bella przegrała i miała być dziewczyną 5-latka przez 24 godziny. Ona go wygoniła z domu, jak on się o tym przypomniał i mówi, że z żadnym 5-latkiem nie będzie, więc on wyjmuje jakieś liny, nóż i chce ją zmusić, aby była jego dziewczyną. Bo mają podobno uwięzić i ją zmusić w taki sposób. Przecież wygrałem w tej walce na tę bronię z tobą. No i miałaś zostać moją dziewczyną na 24 godziny. Ja żadnych zakładów z dzieciakami nie robię. Idź stąd, ty masz 5 lat, ty jesteś za mały do mnie. Ale spokojnie, ja mam na to wszystko, słuchajcie, tutaj plan i mega dobry pomysł. Mam tutaj przygotowane epickie rzeczy, słuchajcie, do porywania. Nie wiem, no jest w tym coś po prostu takiego niepokojącego, ale to jak wszystkie zdarzenia w ogóle się... No nie. Nie jest to ewidentnie content już na YouTube Kids, a ten content właśnie Vita się wyświetla na YouTube Kids, więc coś tutaj ewidentnie jest nie tak. Jakby sprecyzował, że już nie robi contentu dla dzieci, nagle zrobił tak zwanego freeza, czyli 365 dni daily, okej, koniec, już nie robimy contentu dla dzieci, a potem znów do tego wrócił, no to okej jeszcze, ale to jest dziwne, to jest jakby content dla takich nastolatków może, pod przykrywką contentu dla dzieci. W sensie wiecie, no dzieci, to ja mówię, że osób poniżej 13 roku życia, bo właśnie do takich osób jest skierowany YouTube Kids. Nie wiem, no jakoś wydaje mi się, że żaden rodzic by nie chciał oglądać, jak w Minecrafcie porywa jakąś dziewczynę, chłop, dlatego, że ona się nie zgodziła być jego dziewczyną. Jakoś to na pewno na mózg takiego, nie wiem, 7-6-latka może źle wpłynąć, więc widzowie, jak już będziecie mieli dzieci lub jeżeli macie, to sprawdzajcie dokładnie, co on ogląda, bo czasem widzicie, jak jest. Jaka grzeczna dziewczyna tutaj idzie ze mną na randkę elegancko. To mi się jak podoba. Jakiegoś konia. Co konia? Nic no ciągniesz konia. Mnie jak jakiegoś konia. No nie chciałam zostać moją dziewczyną tutaj na 24 godziny, to ja muszę sobie to sam wyegzekwować tutaj. Jeszcze co najciekawsze, on specjalnie upozorował, że niby jacuzzi jest na dole, żeby ona się przebrała i była znów w bikini, podczas gdy będzie ją wiązał tą liną i teraz ją ciągnie i zmusza do tego, aby była jego dziewczyną. Jak będziesz gadała głupoty albo będziesz wzywała pomocy, to tutaj inaczej to rozwiążemy jeszcze. O, pani! Jak będziesz wzywała pomoc, to inaczej to rozwiążemy. Vito, Bella, Minecraft. Kolejny film to zdecydowanie najdziwniejszy, który oglądałem, a bierzcie pod uwagę, że wszystkich jeszcze nie oglądałem. I nie mam zamiaru, tak szczerze mówiąc, to jest ostatni już, bo jest to 5-latek podgląda Bellę pod prysznicem Minecraft Roleplay. Wydaje mi się, że już wyżej nie będzie. Komentarze mamy oczywiście wyłączone i odcinek to dosłownie podglądanie Belli jako 5-latek przez szyby, podbudowywanie się, żeby na nią patrzeć przez balkon. Będziemy podglądali ją pod prysznicem, słuchajcie. Zobaczymy, co ona robi tam pod prysznicem, jak się zachowuje i tak dalej. Myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Także oglądajcie filmik do końca, jeżeli chcecie to zobaczyć. Nie wiem, co może robić pod prysznicem. Kąpać się? Wow. W ogóle to oglądajcie do końca, używa to samo co Freeze, oczywiście, żeby nabić watch time'u. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak idol dzieci Vito podgląda Bellę w Minecraft pod prysznicem, oglądajcie do końca.
Yo, 2022 nie przestaje zaskakiwać. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie 5000 łap do góry. Jeżeli wam się spodoba Bella pod prysznicem, zostawcie lajka. Okej, okay. To jest tak troszeczkę zabawne, ale to już jest aż tak po prostu złe, że aż zabawne. Ale gdybym był rodzicem, jednym z tych na przykład rodziców, co oglądali Dzień Dobry TVN, gdzie Vito Bella występowali i tam ich tworzyli jako takich idoli dzieci, pokazywali te eventy dla dzieci takie wielkie, że są super dla dzieci, że mega fajnie. Ciekawe, jak ta osoba, która robiła ten reportaż do Dzień Dobry TVN teraz się czuje, jak sobie zobaczy, to teraz Vito i Bella tworzą. Idzie do jacuzzi, jest w końcu, słuchajcie. Zaśnieżone. Zobaczymy, jak ona się będzie kupała w jacuzzi. Nice, nie, słuchajcie. Mnie ciekawi jakby tok myślenia ich. Jakby sobie wstają rano i och, kurde, musimy nagrać na ten kanał dla kidosów. Dobra, miejmy bekę z ich kurde, rodziców i zróbmy cały odcinek, gdzie jako pięciolatek cię podglądam, jak idziesz do jacuzzi. I to jeszcze nice na koniec, co powiedział. O, ona idzie do jacuzzi, będziemy widzieć, nice. Będzie się przebierała, widzowie. Dobra, gdzie ona się schowa, żeby się przebrać? Żeby mi tutaj nikt nie widział. Uuu, jest w bikini, zobaczcie, widzowie. No nieźle, nieźle, słuchajcie. Przydałaby się kamera, żeby to nagrać. Co on ma z tym nagrywaniem postaci w Minecraft, która niby ma bikini założone? Już drugi raz to mamy. To już pomału jest naprawdę creepy. Jakieś kamery by się przydało ogarnąć, bo tak to jest mega ciężko tutaj ją podglądać. Okej, okay, tu jak kamerę sobie wstawimy. Take. Ale bombeki. Aj, teraz wszystko widzimy. Jacuzzi. W sensie, okej, okay, postawić jakąś ukrytą kamerę, żeby zobaczyć, nie wiem, kto ci kradnie diamenty, albo ktoś ci obgaduje, cokolwiek. Ale dlaczego to musiała być tematyka, że akurat musisz podglądać typiarę w bikini, no? Ale oczywiście nie, to ludzie są nienormalni, którzy ci to wytykają i to oni sobie coś wymyślają. Dobra, zrobimy jej tu screena, słuchajcie. Idę do łazienki w takim razie. Drugiego screena. Oh my jacuzzi. God. Poszło sobie, okay. Dobra. Musimy ją teraz podejrzeć tutaj w tej łazience. Jeszcze się muszę załatwić. Czy my tu coś widzimy? Hihi, widać ją elegancko. O nie. Co ty robisz? Wyjdzie, ubierz się. Ubierz się, kobieta, jak ty wyglądasz. Ona go przyłapała na tym, że on ją podglądał. On w ogóle jeszcze do łazienki zaglądał. I ona wbiła w tym bikini do jej mieszkania. Znaczy do jego mieszkania i nie zgadniecie na YouTubie, co dzieci najczęściej odtwarzali. Oczywiście moment, gdy Bella wbiła w bikini w domu. Okej, poszło sobie, więc my, słuchajcie, sprawka. Tu wstawimy kolejną kamerę. Bank. Dobra, cyk. I cyk, dobra, mamy podpiętą kamerę w łazience. Let's Halo? Go. Mamy podpiętą kamerę w łazience. Let's go! O Jezus. Dobra, widać ją w łazience. Skorzystaj z tej toalety. Widać ją w łazience. Oh my god. Dobra, zrobimy jej tutaj drugie zdjęcie. Ogólnie to oni ślub niedawno temu wzięli, jakoś chyba z 3 miesiące temu wrzuciło tym film, więc ciekawie się ich życie potoczyło, nie? Że nagrywa filmiki, gdzie podgląda swoją dziewczynę i robi screenshoty podczas gdy jest na klopie w Minecraft. Bo mi ktoś wysłał na maila twoje zdjęcia w bikini. Że wyślę je dalej, jeżeli nie oddasz prysznica i jacuzzi. I tego akwarium ogólnie. Aha, czyli jeszcze szantażowanie, podglądanie, robienia zdjęć z ukrycia, instalowanie kamer ukrytych, okej, okay, potem robienie zdjęć temu, jeszcze potem na koniec szantażowanie tej osoby, że nie usunie tych zdjęć, chyba że da mu jakieś tam rzeczy ze swojego domku. No, genialny content dla dzieci. Widzowie, oczywiście, jeżeli chcielibyście więcej takiego contentu, to Vito i Bella mają wiele, wiele więcej. Ja myślałem, że to jest dosłownie jakiś taki nowy wysyp tego, ale po prostu ten najnowszy jest chyba najbardziej agresywny. Bo mamy podglądam Belę w jej nowym domku przez niewidzialną ścianę w Minecraft 11 miesięcy temu. 7 miesięcy temu sąsiad podgląda Belę pod prysznicem w Minecraft. Później mamy podglądamy Ciczę, jej nowego chłopaka Minecraft Roleplay miesiąc temu. Podglądam Ciczę przez niewidzialną ścianę ze szkła w Minecraft 8 miesięcy temu. No i spokojnie, jeżeli chodzi o te dziwne miniaturki, którego kontentu ja jeszcze nie zobaczyłem, ale możemy same miniaturki pod koniec jeszcze sobie omówić. Pięciolatek uczy się pływać z Belą, oczywiście miniaturka pięciolatek i oddawaj bikini, że niby bikini nie jej zarąbał. Nie wiem, jest tego troszeczkę więcej, ale ewidentnie jest to nasilone przez ostatni miesiąc, może dwa. Nie wiem, co tam Vitowi się stało w życiu, że na taką ścieżkę wszedł, ale miejmy nadzieję, że to się poprawi. Ja się z wami żegnam, widzowie, pamiętajcie o lajku i subie, o akcji grudniowej, świątecznej. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie, oglądajcie do końca i do jutra.